Ostatecznym celem naszej ludzkiej drogi jest sam Bóg. Niech więc ta droga, ta ulica nigdy nie oddala nas od Boga, od chrześcijańskiego przeżywania Dnia Pańskiego. Ciesząc się nią, używajmy naszych pojazdów do celów dobrych. I Państwo, otwieranie dróg to jest coś przyjemnego, bo powstaje coś nowego, a droga jest to wyjątkowe wydarzenie. Oddajemy kolejną ulicę. Przedwczoraj oddaliśmy pierwszy etap ulicy Bialskiej. Dzisiaj mamy kolejne dwie ulice, ulica Cicha i ulica Łosowicza, łącznie 718 metrów. Jak widać, kostka brukowa, ale przy okazji była tutaj wykonana również kanalizacja burzowa. Powiem tak, ulica, na którą mieszkańcy czekali bardzo długo i bardzo długo w dosłownym tego słowa znaczeniu, bo naprawdę kilkanaście lat chodzili o tą drogę, aż w końcu stała się ona faktem. Cieszę się, że akurat na naszej kadencji udało nam się to zbudować, bo jest to naprawdę piękne miejsce, szczególnie ulica Cicha, jak się popatrzy, ładny widoczek na lasek, mieszka się tu bardzo fajnie, brakowało jedynie tutaj drogi, a droga jest to tak chyba najważniejszy element w współczesnych czasach, który warunkuje, że chcemy mieszkać, bo dojazd po błocie, brzydko mówiąc, nikomu nie jest dobry. W tej kwestii troszeczkę świadomość naszą poprawić, mianowicie mamy tutaj strefę ruchu. Dzisiaj mi zadawano pytanie, dlaczego tu nie ma znaku, uwaga na drogę z pierwszeństwem ruchu. Tutaj dozwolona prędkość 120, gdyby wszyscy jechali z taką prędkością, to zawsze każdy zdąży wyhamować. Kierowcy starszej daty chyba nie do końca wiedzą, co znaczy strefa ruchu. I doświadczaliśmy tego przy przebudowie ulicy Bialskiej, kiedy objazd szedł ulicą równoległą do tej, gdzie też była strefa ruchu. No i tam się właśnie okazało, kiedy przyjechała policja, ile to trzeba było mandatu zapłacić za prędkość. Także w strefie ruchu pierwszy ma pierwszeństwo i myślę, że wcześniej czy później mieszkańcy się przekonają, że to warto było zrobić tą strefę ruchu, żeby było bezpiecznie. Bo każda dobra droga powoduje, że ten pedał gazu się przyciska mocniej, a to jest już niestety zagrożenie dla pozostałych użytkowników ruchu. Koszt inwestycji 1 800 000, z czego 50% mamy z Funduszu Dróg Samorządowych, pozostałe to środki własne gminy. Zaszczyt, że możemy akurat otwierać dzisiaj te sobie dwie drogi, a jedną inwestycję, żeby one służyły nam, naszym mieszkańcom, żebyśmy takich dróg mogli do końca naszej kadencji wybudować więcej. Dziękuję się. Wszyscy, to niech służy.